Witam ponownie, Adrian Stankowski. To jest program dziennikarski Poker. Moim Państwa gościem jest pan minister Marcin Horała, wiceminister infrastruktury, pełnomocnik rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego Rzeczpospolitej Polskiej. Dobry wieczór, panie ministrze. Dobry wieczór. Panie ministrze, mamy poważny spór w tej kampanii, bo to chyba ten spór dotyczący inwestycji, wstrzymywania ewentualnego tych takich inwestycji jak Centralny Port Komunikacyjny czy przekop Mierzei Wiślanej. To jest spór poważny o to, jaka będzie Polska w przyszłości. No ale właśnie, czym jest port komunikacyjny? Bo tak czytając opozycyjną prasę, to można odnieść wrażenie, że to chodzi w zasadzie o jakieś duże lotnisko. Tak, no Centralny Port Komunikacyjny to oczywiście jest duże lotnisko, jedno z większych w Europie Środkowo-Wschodniej po ukończeniu, ale również cała sieć połączeń, przede wszystkim kolejowych, trochę też połączeń drogowych. Można powiedzieć nowy system, nowy taki kręgosłup komunikacyjny kraju, który pozwoli nam wreszcie wyjść z tych zaszłości nieraz jeszcze porozbiorowych w Polsce. Polska pod względem komunikacyjnym ma kształt, można powiedzieć, idealny, bo taki zbliżony do kwadratu czy do koła. A wiele połączeń jest bardzo nieoptymalnych, jest bardzo trudnych, zaskakująco długo się jedzie w różnych relacjach. To dlatego, że nasz system komunikacyjny jest wynikiem różnych historycznych zaszłości, jest jak taki używany garnitur. Trochę, no można nosić, ale tu za ciasno, tu za szeroko, a my chcemy stworzyć, skroić taki garnitur na miarę, który będzie pasował jak ulał. Czyli te szprychy, jak to się mówi, komunikacyjne, które mają się rozchodzić z Baranowa, to będzie zupełnie nowa sieć, to będą zupełnie nowe tory, tak? Tak, znaczy no nie wszystkie szprychy będą zupełnie nowe, bo częściowo wpinamy się w istniejącą infrastrukturę i tam będą modernizowane tory istniejące do standardu 200 na godzinę, ale bardzo dużo nowych inwestycji, nowych linii kolejowych. Od 1989 roku w Polsce praktycznie nie budowano nowych linii kolejowych, tylko zwijano. Kilka tysięcy, 5-6 tysięcy linii zniszczono. My po raz pierwszy ten trend odwracamy i będziemy budować nowe połączenia tak, żeby osiągać takie duże korzyści. Bo modernizując istniejącą infrastrukturę można czasem urwać 5 minut, czasem 10 minut, a to nowe połączenie pozwoli, żeby na przykład z tego czy z innego miasta do Warszawy, czy do Łodzi, czy do CPK dojechać godzinę szybciej, półtorej godziny szybciej. No to będzie kolosalna różnica, że będzie można na przykład z południa Polski nad morze w 5-6 godzin nawet może bliżej do 5 dojechać. No właśnie, we Francji na przykład z Paryża 800 km do Marsylii jedzie się 3 godziny, co zupełnie zmienia perspektywy takiej podróży. Warto pojechać na weekend nad morze po prostu. W dniu dzisiejszym no sam pan poseł z Gdyni to wie, jak się w tej chwili jeździ, a i tak jest autostrada już w tej chwili. Tak, autostrada już jest zdecydowanie lepiej niż kiedyś. No, po długich bojach, po długich remontach kilkunastoletnich trasy Warszawa-Trójmiasto czas przejazdu pociągiem powrócił do czasu sprzed remontu, a przez kilkanaście lat było dużo, dużo dłużej. No właśnie, to są te zaszłości. My chcemy dać nie tylko Polakom okno na świat w postaci hubu dużego międzynarodowego lotniska, ale też tej nowej sieci, która będzie służyła zarówno szybkiemu dojazdowi na lotnisko, ale też po prostu podróżowaniu po kraju. I tu ktoś, ten taki przysłowiowy, powiedzmy, rolnik z Podlasia, który może sobie pomyśleć, a tam właściwie ile to ja razy do roku latam, może raz do roku na wakacje, a może i nie, co mnie tam obchodzi lotnisko. Ale to również będzie dojazd właśnie do stolicy, do mniejszych miejscowości. Dlatego u nas ta zresztą kolej dużych prędkości będzie jednakże ciut wolniejsza niż na przykład we francuskie czy Shinkansen japońskie. Ale to dlatego, że nie chcemy komunikować tylko wysp, tylko kilku największych aglomeracji, tylko chcemy, żeby te pociągi jednak zatrzymywały się co kilkadziesiąt kilometrów, żeby miasta takie jak Płock, Włocławek, Łomża, Ostrołęka, Sieradz, Wieluń, no tej wielkości miasta też zyskały dużo szybkich połączeń. No dobrze, ale jak ten już ukończony Centralny Port Komunikacyjny wpłynie na miejsce Polski na świecie? Jak wpłynie z kolei na zawartość naszych portfeli? No bo to nie wszyscy tam znajdą pracę na samym lotnisku. Samo lotnisko i to, co dookoła lotniska, to szacujemy, będzie 40 tysięcy miejsc pracy. Do tego mniej więcej 110 tysięcy w branżach powiązanych.
ale to tak naprawdę skok dla rozwoju gospodarczego całego kraju, bo szybkość połączeń, to co nazywa się w języku angielskim connectivity, chyba nie ma dobrego odpowiednika w języku polskim, to jest często czynnik sukcesu gospodarczego kraju w ogóle. Ja podczas niedawnej konferencji z premierem czy z prezydentem podawałem tylko jeden przykład, tak właśnie tytułem przykładu. Kargo lotnicze, towary przewożone drogą lotniczą, to jest zaledwie nawet niecały 1% objętości czy też wagi transportu towarowego na świecie, ale 1/3 wartości. To są dobra bardzo wartościowe, wysoko przetworzone. I jednym z takich dóbr jest na przykład żywność, taka najwyższej klasy, najwyższej jakości żywność. Proszę zobaczyć, jaka to szansa dla polskich rolników, dla polskiego przemysłu rolno-spożywczego, gdzie takie szybko psujące się produkty, ale najwyższej jakości, drogie, sprzedawane za dobrą cenę, będzie można wyekspediować w cały świat. A to tylko jeden z wielu, wielu przykładów. No nie jest dziełem przypadku, że duże, poważne państwa na świecie inwestują w tego rodzaju infrastrukturę. Tu tylko wystarczy uczyć się od najlepszych. A może wystarczy, jak takie lotnisko będzie w Berlinie, jak chce Rafał Trzaskowski. No tak, tu słusznie zauważył pan premier, że musi pan Trzaskowski przyswoić sobie tą, wydawałoby się, oczywistą wiedzę, że lotnisko w Berlinie obsługuje potrzeby niemieckie, niemieckiej gospodarki. No i tak jak metro w Berlinie nie rozładuje korków w Warszawie, tak samo lotnisko w Berlinie nie obsłuży potrzeb, w sposób optymalny oczywiście, nie obsłuży potrzeb komunikacyjnych naszego kraju. To właśnie spowoduje, że to, gdyby tego CPK miało nie być, gdyby tę funkcję miał pełnić port lotniczy w Berlinie, to by spowodowało, że te 150 tysięcy miejsc pracy to będzie miejsca pracy w Niemczech i dla Niemców, a nie dla Polaków. Że ten teren, jeden z najlepiej skomunikowanych punktów na świecie, jaki pojawi się gdzieś pomiędzy Łodzią a Warszawą, pewnie w środku przyszłej aglomeracji łódzko-warszawskiej, no to tam będą inwestowały fabryki, firmy logistyczne, magazyny, centra konferencyjne, centra hotelarskie. Tam będą powstawały, będą przynosić dochód Polsce. A gdyby to miało być w Berlinie, no to oczywiście Niemcom, więc tutaj rozbieżność naszych interesów jest oczywista. Ona nie jest jakaś strasznie wielka, bo oczywiście Niemcy też swoje potrzeby mają i swojego portu lotniczego potrzebują i mają jakby i nic tam do tego, niech budują, niech korzystają. No ale my też oczywiście mamy prawo, żeby mieć swój, który i nam takie pożytki będzie przynosił. Ale czytam, że przed nami, czyli przed panem ministrem, poważne decyzje, bo jest kwestia wyboru pomiędzy Japonią albo Koreą Południową, między Incheon a Naritą. Chodzi o wybór doradcy strategicznego. Jakie to ma znaczenie i co to jest taki doradca strategiczny? Tak, my w tym roku dokonamy kilku takich rozstrzygnięć, wybierając partnerów do różnych przedsięwzięć, ale najważniejszym z nim jest chyba doradca strategiczny do komponentu lotniskowego. My oczywiście w Polsce no, nie mamy tego know-how, nie mamy tej technologii, bo nie mamy dużego przesiadkowego lotniska. Dlatego musimy pozyskać do współpracy partnera zagranicznego, który właśnie ma doświadczenie w prowadzeniu takiego dużego, obsługującego 40, 50, 60 milionów pasażerów lotniska. W wyniku wielu miesięcznych, bardzo trudnych i takich trochę odbywających się w cieniu, bo to negocjacje biznesowe, rozmów, do tego ostatniego etapu zostały wyłonione te dwa lotniska. Obydwa są w pierwszej dziesiątce najlepszych lotnisk na świecie, według takiego rankingu oceniającego właśnie jakość działania lotniska. No i ten doradca będzie właśnie doradzał, jak sama nazwa wskazuje, przekazywał, dzielił się swoją wiedzą, jak takie lotnisko organizować. A jeżeli ta współpraca będzie przebiegała dobrze, to w sposób naturalny będzie coraz bardziej wchodził w rolę partnera strategicznego, z którym wspólnie potem będziemy budować i operować to lotnisko, choć zawsze pod kontrolą polską. To jest takie założenie, że zawsze partnerów zagranicznych na te maksymalnie 49% serdecznie zapraszamy, ale kontrola pozostaje w polskich rękach. Rafał Trzaskowski mówi, że te pieniądze to trzeba oddać potrzebującym. No to zawsze, to zawsze chwyta takie hasło, bo zawsze są jacyś potrzebujący, ale czy te pieniądze w ogóle można dać jakimś potrzebującym? No, tu pan redaktor zadaje pytanie, bo podejrzewam, że zna odpowiedź, tak jak i każda osoba mająca trochę pojęcia o świecie. Otóż oczywiście nie. Ten program inwestycyjny, cały program inwestycyjny Centralnego Portu Komunikacyjnego, który można bardzo z grubsza oczywiście szacować na 100 miliardów złotych, z czego 25 miliardów to lotnisko, a 75 miliardów połączenia drogowe i kolejowe, to jest po pierwsze program rozłożony w czasie,
te lotnisko, pierwsze operacje lotnicze, rok 27, ostatnie, taki pełny już, pełna realizacja tego programu inwestycji kolejowych i drogowych to rok 2034, więc dwie perspektywy unijne. I to oczywiście nie jest tak, że te pieniądze teraz są gdzieś w sejfie i można po prostu wziąć, wyjąć je i rozdać. To jest program inwestycji. Na te inwestycje będziemy pozyskiwać środki. Będzie tak zwany, brzydko mówiąc, montaż finansowy na lotnisko, czyli pewnie z konsorcjum banków podpiszemy umowę kredytową czy emisję obligacji komercyjnych. No jak sobie pan Trzaskowski to wyobraża, że podpiszemy z poważnymi instytucjami na świecie pieniądze, one będą chciały zainwestować w Polsce w lotnisko, bo w tym widzą biznes, a my te pieniądze, no mówiąc wprost, ukradniemy i rozdamy komuś innemu. No tak się nie da. Tak samo ze środkami unijnymi, które mają wspierać rozwój infrastruktury kolejowej. No nie możemy wygrać w jakimś instrumencie finansowym unijnym konkursu i zyskać dofinansowanie na linię kolejową, po czym te pieniądze zabrać i porozdawać w inny sposób. To by się skończyło, no to akurat to by się polexitem skończyło i rzeczywistymi sankcjami ze strony Unii Europejskiej. Podsumowując, kasując CPK, jedno co można osiągnąć, to te pieniądze stracić. To spowodować, że inwestorzy zainwestują w innych krajach, że Unia dofinansuje połączenia w innych krajach, a my zostaniemy z niczym. To jedyne, co pan Trzaskowski może osiągnąć. Ale pan poseł Maciej Lasek, znany z prawdomówności, włosy rwie sobie z głowy, mówiąc, że no, w czasie koronawirusa rzeczywiście ruch lotniczy został uziemiony w dużej części. W związku z tym inwestowanie w lotnisko w takim momencie no, jest szaleństwem. No to trochę jak ktoś mówi, że nie warto kupować samochodu, bo przecież o drugiej w nocy albo jak jest jakaś nawałnica, to mało kto jeździ po ulicy. Faktycznie w czasie koronawirusa loty zostały uziemnione, no ale to koronawirus w sposób oczywisty jest czynnikiem zewnętrznym, niestrukturalnym, nie wynikającym z konstrukcji rynku lotniczego. I tym zjawiskiem, które przejdzie, które minie, które się skończy. No, różnie analitycy szacują, ile potrwa odbudowa rynku po tym kryzysie. Niektórzy mówią, że to będzie tak od razu, inni mówią, że rok, dwa lata, ale takich, co mówili, że 7 lat, a to za 7 lat będziemy uruchamiać CPK, nie ma. To, co tak naprawdę możemy powiedzieć, to ten projekt CPK, który był już mocno spóźniony, powinien zostać rozpoczęty w czasie rządów Platformy Obywatelskiej, bo Okęcie i w ogóle porty lotnicze na Mazowszu już teraz zbliżały się do końca swojej przepustowości. To tu można powiedzieć, kryzys koronawirusowy nam kupił trochę czasu. Spowodował, że ten projekt w stosunku do potrzeb Polski nie jest aż tak opóźniony, choć nadal musimy bardzo się starać, żeby go jak najszybciej zrobić. Stąd ten niezwykle wyśrubowany harmonogram. No przecież takie na przykład przy lotnisku Western Sydney samo planowanie, przygotowanie do wbicia pierwszej od decyzji do wbicia pierwszej łopaty to było 8 lat. My w 10 lat chcemy i cały proces planowania i budowy przeprowadzić. To będzie niezwykle trudne, ale się spinamy, żeby to się udało. Panie pośle, już tak troszkę kończąc sprawę samego CPK, to właśnie chciałem powrócić do kwestii tych dwóch wizji, które mamy przedstawione i mamy do wyboru. Polacy mają do wyboru w kampanii wyborczej. Z jednej strony inwestowanie, duże programy inwestycji strategicznych, bo to jest wspomniany przekop Mierzei, ale są też, jest cały program, cały plan Andrzeja Dudy, no czy mamy tego nie robić? Jakie dwie wizje ze sobą konkurują? Jakie są możliwe scenariusze rozwoju sytuacji w zależności od decyzji Polaków? Tak, to muszę przyznać, że to dla mnie pewne zaskoczenie, że taka oś sporu się zarysowała, bo są takie osie sporu, które już od dawna znamy, mamy omówione, no nie wiem, na przykład kwestia wprowadzania karty LGBT w warszawskich szkołach, tego planu Rabieja, oswajania ludzi aż do adopcji dzieci przez pary homoseksualne, to wiemy, znamy, na to jakby byliśmy przygotowani. Natomiast to, że nową osią sporu, to mnie przyznaję zaskoczyło, jest spór o to, czy Polska ma się rozwijać tak naprawdę. Okazuje się, że tylko pan prezydent Andrzej Duda jest tym kandydatem, który planuje wielowymiarowy rozwój Polski, inwestycje te strategiczne, najważniejsze dla państwa, ale przecież też inwestycje lokalne, drogi lokalne, połączenia autobusowe, inwestycje w służbę zdrowia, inwestycje w ochronę środowiska. To wszystko to jest program wydźwignięcia Polski na ten najwyższy światowy poziom rozwoju, miejsc pracy dla Polaków, nowoczesności, kontaktu ze światem. A Trzaskowski, no ja zawsze mówię tak jak Kononowicz, no jego program to jest, żeby nie było niczego, żebyśmy byli jakąś taką czarną dziurą na mapie, miejscem stagnacji, braku miejsc pracy, braku rozwoju, podczas gdy cały świat będzie nas przeganiał i zostawiał nas w tyle.
przyznam się, że bardzo się dziwię, że taką oś sporu sobie wybrał, że w te, i że na tej osi sporu chce się usytuować na tym biegunie przeciwnym rozwojowi, no ale tak po prostu jest jego wybór i Polacy myślę, że muszą się tutaj poważnie zastanowić i dobrze wybrać, a ten wybór wydaje się oczywisty. Panie ministrze, bo to jest jeszcze jedno słowo przy tym wyborze mi przychodzi na myśl. Tym słowem jest suwerenność. Suwerenność również gospodarcza. No bo może powinniśmy tak jak wybrać, tak jak proponuje Rafał Trzaskowski, żeby być jakimś zapleczem niemieckiej gospodarki. No, suwerenność to jest takie już pojęcie z gatunku wyższych spraw, ważniejszych i często... Człowiek, nawet nie jeden mógłby powiedzieć, tak zwany prosty człowiek. A co mi po tej waszym gadaniu o suwerenności? Mnie interesuje to, co ja mam w kieszeni, jaki będzie byt mojej rodziny. Ale państwa niesuwerenne gospodarczo, to obserwujemy na całym świecie, siłą rzeczy ten byt rodzin, to co w kieszeni przeciętnego obywatela, to jest znacznie mniej niż państwa, które same kierują swoją polityką gospodarczą. No bo wtedy ta polityka gospodarcza jest nakierowana właśnie na interes własny, narodowy, na interes Polaków, na to, co Polacy mają koniec końców w kieszeni, a nie na rozwój zależny, gdzie tym najwyższym celem jest to, co mają w kieszeni Niemcy, Francuzi czy kto inny, a Polacy to ewentualnie przy okazji, jeżeli tam za bardzo nie zaszkodzą i się w to wpiszą. To jest ten schemat z lat rządów Platformy, kiedy... produkt narodowy, produkt krajowy brutto rósł, gospodarka się jakoś tam lepiej, wolniej rozwijała, ale udział płac w produkcie krajowym malał, czyli Polacy coraz więcej pracowali, coraz więcej dobra wypracowywali i coraz mniejsza część z tego zostawała im w kieszeni. My to oczywiście chcemy przełamać i to podporządkować kryteria i priorytety polityki gospodarczej rządu polskiemu interesowi narodowemu, gospodarczemu. A co za tym idzie, koniec końców, tym, co po prostu przeciętny Polak będzie miał w kieszeni? Panie ministrze, pan to wie lepiej ode mnie. Pan jest mieszkańcem Gdyni, zbudowanej przez biedny kraj, jakim była Druga Rzeczpospolita. No właśnie po to, żebyśmy mieli własny, polski port nad Bałtykiem. Jakie było znaczenie takich projektów i dlaczego takich projektów nie było przez ostatnich 30 lat? Bo jak patrzymy na ten dorobek ostatniego 30-lecia, no to trochę serce boli. To wtedy Polacy, inżynier Kwiatkowski rozumieli, że kluczowa jest kontrola przepływu. To jest tak, że no możemy sobie, tak jak w średniowiecznym mieście, no ktoś, jeżeli tam władze miasta czy książę, jaki któryś miał, kontrolował jedyny most, który do tego miasta prowadził i tam pobierał myto, no to trzymał to miasto za gardło i to on się bogacił, a nie to miasto na handlu, który ono generowało. Tak jest i teraz. Tutaj zasady, prawidła gospodarcze się tak nie zmieniają. To, kto kontroluje handel, wymianę międzynarodową, kto oczywiście też pobiera cła, podatki, to szczególnie jest istotne w warunkach unijnych, bo w warunkach unijnych cli się towary raz, kiedy wchodzą na teren obszaru unijnego, więc ten, kto wprowadza te towary do Unii, czyli na przykład w przypadku portu, bo teraz też przecież wielkie inwestycje portowe, port zewnętrzny w Gdańsku, port zewnętrzny w Gdyni, port centralny w Gdańsku, ale też i centralny port komunikacyjny, ten, kto kontroluje przepływy, ten kontroluje gospodarkę. Rozumiano to już w czasie 20-lecia międzywojennego, no i rozumiemy my to teraz. W latach 90-tych, 2000-tych w Polsce, po pierwsze, oczywiście był to jeszcze znacząco biedniejszy kraj, więc trochę trudno było wydobyć te krajowe zasoby do takich inwestycji, ale właśnie przykład 20-lecia międzywojennego pokazuje, że nawet wtedy trzeba je wydobywać, no bo to jest na tej zasadzie, że ktoś jest biedny, bo jest biedny, że go nie stać na suwerenną politykę gospodarczą, więc dalej jest biedny, bo jest wykorzystywany gospodarczo po prostu przez inne kraje. Nas musi na to być stać, żebyśmy kontrolowali przepływy strategiczne polskiej gospodarki i dzięki temu będziemy się szybko bogacili. Jeszcze raz powtórzę, bardzo się dziwię, że pan Trzaskowski uparł się być przeciwko bogaceniu się Polaków. Myślę, że Polacy generalnie chcą więcej zarabiać, chcą być zamożniejsi, chcą też być podróżować po świecie, być takimi obywatelami świata pierwszej kategorii. Nie powinni chyba popierać kogoś, kto im chce to odebrać. Panie ministrze, bardzo serdecznie dziękuję za to spotkanie. Gościem programu Dziennikarski Poker był pan minister Marcin Horała, wiceminister infrastruktury, pełnomocnik rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego Rzeczpospolitej Polskiej. Bardzo serdecznie jeszcze raz dziękuję. Dziękuję. Państwu dziękuję za uwagę. Zostańcie państwo z Telewizją Republika. Wieczór dopiero się rozpoczyna.